Olesa właśnie skończyła swoją podróż, przyjechała rowerem z Perth aż do Sydney. Ale powiedz, jak to było właściwie? Przyleciałaś z Polski i gdzie wylądowałaś? Perth, na lotnisku. Perth na lotnisku. Tak. I z Perth przyjechałaś rowerem, do Sydney. Tak. To ile kilometrów zrobiłaś z Perth do Sydney? 6700. 6700. Jaką drogą jechałaś? Czy jechałaś przez środek Australii, czy jechałaś wybrzeżem? Ja jechałam wybrzeżami, zachodnim, południowym. Później skręciłam w góry Śnieżne i później przez przełęcz McLear na wschodnie wybrzeże. Weź go nakręć go, niech on idzie. Jak wylądowałaś w Perth i byłaś tam w Perth, gdzie ci się najlepiej podobało w okolicach Perth? Gdzie jest najpiękniejsza Australia? Przyroda najpiękniejsza, gdzie jest tam? Przyroda? Ojejku, ciężko mi to powiedzieć, bo byłam na wyspie Rottnest, no taka przyjemna wyspa, na wyspie Rottnest, tam gdzie są łoki, takie torbacze, małe torbacze wyglądające jak sisztaki i one żyją jedynie właśnie na tej wyspie Rottnest i parę kolonii w Nowej Zelandii. Czyli nie tylko jechałaś na rowerze, ale także zwiedzałaś. Tak, zwiedzałam wszystko, co się dało. No i oprócz tego jeszcze z Mandurach pojechałam w góry w okolicach Perth. Była to okolica Pinjary. No też było przyjemnie. Mandurach jako miasto. Też bardzo malowicie, takie troszeczkę holenderskie, z dużą ilością kanałów, zadbanych i tak dalej. W ogóle Perth jest ładnym miastem, tak wszyscy mówią, którzy tam byli, bo jest nowoczesne. Centrum jest nowoczesne, a obrywa to jak wszędzie w Australii, morze domków jednorodzinnych. A w centrum, nawet w porównaniu, nawet z tymi wszystkimi miastami, co widziałam, jest najbardziej nowoczesna. Tak. A później, jak już opuściłaś okolice Perth? Później jechałam tymi wybrzeżami, byłam na jetty Busselton, tam jest nasze oceanarium. Na tym jetty, na filarach jetty są ryzyrafa koralowa i można to oglądać pod wodą. A ty próbowałaś? Pływasz też? Pływać też, ale nie pływałam. Tam na wschodzie i na południu jest taka zimna woda. A no właśnie, też mówiłaś przedtem, że kilka razy zmarzłaś w Australii, a u nas tu okropnie gorąco. Tak. No, jedynie co cieplejsza była woda, ciepła woda była to w Newcastle. Przejechałaś przez Góry Śnieżne. Jak ci się podobał Park Kościuszki? Jak to powiedzieć? Widoki były. No, zachwycające, ale... Nie można porównać do Tatr, prawda? Słucham? Snow Mountain nie można porównać do Tatr, prawda? Nie są takie wysokie. Zupełnie inna charakterystyka, inne drzewa i tak dalej, ale to... była oprócz tego, że widoki tak trochę zapierały dech i tak trochę było niebezpiecznie, bo to była jednak droga nie grawi, nieprzystosowana do mojego roweru, albo rower mój nie był nieprzystosowany do tych dróg, to jednak była jedna z najbardziej cięższych okresów, które tam, które przyjechałam, to było ciężko. To
to było ciągle pod górę i z góry, pod górę i z góry. I w pewnym momencie, jak zaczęło się przełęcz końcowa, 10-kilometrowa, którą się jechało i jechało. W pewnym momencie to już nie miałam nawet siły. Jakiś wypadek miałaś po drodze? Rower się zepsuł. Nie jeden. Jak sobie radziłaś? No miałam to szczęście, że to nie te wypadki nie były takie. Problemy z rowerem nie były takich w odludnych miejscach. Więc jakoś tam dojeżdżałam do najbliższego serwisu rowerowego i tam wymieniali zębatki, przerzutki, linki, bo się wszystko rwało. No jak miałam, zerwał się łańcuch wysoko w góry, na wzgórzach, gdzie tam nie było nikogo, to Australijczycy są tacy mili i sympatyczni, że zawsze się zatrzymają i spytają, czy nie ma problemu, że wszystko okej. No a jak widzą, że coś jest nie tak, to starają się po prostu pomóc. Wtedy po prostu zabrali mnie i mój rower i wszystkie bagaże i po prostu dostarczyli pod sam sklep rowerowy. A mówisz, że byłaś w śnieżnych górach. Właśnie teraz w internecie wszędzie pokazują, że tam spadł śnieg. Czy ty też trafiłaś na śnieg, czy nie? Jak ja tam byłam, była gorąco. Bo to chyba jeden z nielicznych okresów, gdzie było ciepło w Australii. A tak cały czas marzłaś. A ja cały czas marzłam. No coś podobnego. A po górach śnieżnych gdzie pojechałaś? Canberra. Później już tam w stronę Sydney. Przez Owen McQueen do Sid Harbour. Shell Harbour. A jeszcze jak się zatrzymałaś w Sydney, to pojechałaś do znajomych? Do tak, Newcastle, do znajomej z Łowicza, bo ja pochodzę z Łowicza. Do Newcastle. No, mieszka już 30 lat w Australii. No i też, też jej się bardzo tu podoba. Nie wyobraża sobie teraz, że ma wrócić do Polski. No bo tu jest inny klimat, tu się żyje na luzie, ludzie się nie przejmują tak wszystkim jak Polacy. Żyje się spokojnie właściwie. Kto lubi spokój, to woli Australię. A powiedz mi, jak było z zakwaterowaniami? Gdzie ty sypiałaś? Generalnie przeważnie sypiałam w namiocie. Starałam się, żeby chociaż co drugi dzień było to na kempingu, żeby się chociaż umyć. Więc to było tak, że czasami były jakieś tam czasami. Może nie czasami, ale często jakieś dzikie miejsca. Później starałam się dojechać na kemping, później znowu jakieś dzikie miejsca. Często ludzie mnie zapraszali do siebie, do własnych domów. I też korzystałam z strony takiej dla rowerzystów, Warm Shower. A jak spałaś w namiocie, to nie bałaś się? Tak, że nie byłaś tu zawsze na kempingach, tylko czasem w dzikim buszu też spałaś, tak? No tak, no ja mniej więcej wiem, jak się zachowywać w takich miejscach i po prostu starałam się przestrzegać tych wszystkich swoich reguł, na których czułam się bezpiecznie. A nie bałaś się na przykład tych naszych strasznych, różnych, bardzo jadowitych stworzeń, które żyją w Australii? Podobno jest 30 kilka takich, a na pewno wszędzie są jadowite bardzo węże. Nie bałaś się węży? W Australii prawie 3 miesiące i w ruchu jadowitych węży widziałam tylko w sumie dwa, które wcale mnie nie atakowały, tylko zwyczajnie uciekały.
Prawdopodobnie jednego tylko pająka jadowitego, z którym jadłam kolację, więc też nie był nie... A jaki to był? Nie był bardzo agresywny. Ale był ten, który fanerweb, ten czarny czy ten nie, czerwony? Nie, on był taki wielkości, taki... Ale czarny? Nie był brązowy? A taki brązowawy. To brązowy nie gryzie. No taki szaro-brązowy było. Tak. To nie gryzą. No, czarny gryzą i też czerwoną plamą. A, to nie były te, ale to było na Kangaroo Island, więc... Bo nie wiem, czy to tutaj ma, że to tamtego było. Więc tam mi powiedzieli, tam mi mówili, że... No tak te większe, to tam niekoniecznie są jadowite, ale te mniejsze to różnie bywa. To był właśnie z tych mniejszych. I co jeszcze? I też mi mówiono, że na plaży są takie kraby, które też są jadowite. I też mi się wydawało, że raz widziałam. Małe oktopusy są też, takie niebieskie, które zabijają elektrycznością. Jak mają gody, to mają niebieskie plamy, jak cię dotknie, to cię może zabić. Oj, mnóstwo takich jest niebieskich takich rzeczy w Australii, ale muszę ci powiedzieć, że ja na przykład mieszkam tu 36 lat i tylko raz w życiu widziałam fanerweba, raz w życiu widziałam tego z czerwoną plamą, a węża jeszcze nie spotkałam nigdy. Także źle nie jest. Wiesz, dlatego zauważam, że to po prostu to z tymi jadowitymi zwierzętami to są takie no mity. To naprawdę musisz się chodzić po tych krzakach, żeby no trzeba spotkać. Uważać, żeby nie nadepnąć. Jak nie nadepniesz, to cię nie ugryzie, bo nasze węże tutaj są nieagresywne. Tak. A powiedz, czy ty jechałaś w ogóle tylko sama? Nikt nie miał żadnej obstawy, żaden samochód za tobą jechał? Generalnie jechałam sama. Przez większość czasu. Ale w Nullarbor jest tylko jedna droga, więc tam się spotyka wszystkich. Więc także tych rowerzystów, którzy tak samo jak ja jadą rowerem. Więc 3 dni jechałam z Anglikiem, 1 dzień z Hiszpanem, a w przeciwną stronę mijałam 2 rowerzystów i 3 mężczyzn idących na pieszo. Też na Nullarbor. Ładnie. No, to jest bardzo natłoczona ulica. No był tutaj kiedyś Polak, który z Canberry przyszedł na piechotę do Sydney. No. Jakieś 10 lat temu pamiętam. No. A teraz siedzimy w takim parku Astrolabe, gdzie niedaleko są pola golfowe, jak były mistrzostwa świata chyba w golfie, to właśnie stąd były. Park jest piękny i siedzisz na... Renia siedzi na tle australijskiego buszu, który nie jest tak piękny jak polska przyroda. Szczególnie teraz, bo mamy okropną suszę i pożary. I taką poświatę mamy dymu całą, niezbyt przyjemną. Jak czujesz to? Ten swąd nie przeszkadza ci? To znaczy, ja o dziwo i nie trafiłam na żadnych bushfire. Ani po gorzelisk, ani nic. Raz tylko, jak miałam skręcić do jakiegoś parku narodowego gdzieś tam w południowej Australii, babka się zatrzymała i spytała się, gdzie ja jadę, jak się dowiedziała, że tam, to powiedziała mi, żebym tam nie jechała, bo tam coś się stało, żebym nocowała gdzieś indziej. No i później się dowiedziałam, że bym tam pojechała. No i tylko tyle. No i właśnie tutaj te dymy, te takie czerwone zachodzące słońce tutaj na tym wybrzeżu. No właśnie zatrzymałaś się w Sydney u znajomego, który mieszka w samym centrum Sydney, a Sydney było całe centrum pokryte taką mgłą ze smogu. Widziałaś to? Nie. Nie widziałaś? Nie. A gdzie cię, z całej tej wycieczki tutaj po Australii, gdzie ci się najlepiej podobało? Ojejku, no. Trudno mi powiedzieć, no, bo
cała Australia jest piękna i jechałam po brzegach, które są reprezentacyjną wizytówką Australii, więc wszędzie było pięknie. Ojejku, no tak może pierwsze wrażenie tej egzotyczności to było wschodnie wybrzeże, bo to był pierwszy tydzień, pierwsze dni, gdzie był szok totalny dla mnie, więc może dlatego tam. A Perth ci się podobał jako miasto nowoczesne? No Perth, no samo centrum jest nowoczesne, tak dobrze zaprojektowane, zadbane i tak dalej. No to też zrobiło wrażenie. A które miasto ładniejsze, Perth czy Sydney? No to my musimy zawsze o to coś takiego zapytać, Sydney czy ty. Bo więc, no my tak, Perth nie ma tylu starych domów. Tych domów z XIX wieku. Tam centrum jest tylko nowoczesne, tam morze, tam pojedyncze są budynki. I samo centrum byt, a reszta to jest takie morze domków jednorodzinnych. A tutaj jest właśnie bardziej ten 200 lat ten architektura jest bardziej zróżnicowana. To tak nie da się tak porównać. A koło Perth, jak jechałaś z Perth zaraz, tam przejeżdżałaś przez jakieś większe miasta? No przejeżdżałam właśnie przez Mandurę, Busseldon, później Augusta, Albany, Esperance i tak dalej. Ale to tak było wszystko stare miasta, prawda? W starym stylu. Podoba ci się ta architektura taka? Nasza? Wiktoriańska głównie, prawda? To było różnie, bo tak naprawdę Fremantle było najbardziej takim starym miastem. Najbardziej takim charakterystycznym, najwięcej tych jest tych budynków z tymi balustradami, tymi tarasami, balkonami i tak. To, co budują obok, starają się tak troszeczkę dopasować do tego, co jest stare. Dlatego nie burzą tak bardzo. Więc to jak były te doki, na przykład na doki portowe, magazyny portowe kiedyś co tam były, to teraz na przykład zrobili sklepy. I te sklepy, ze starosiami. Więc to też robiło wrażenia, takie sklepy z rzeczami kolonialnymi. Gdzie czułam się jak w Singapurze na przykład. A w Singapurze też jeździłaś na rowerze? Nie. Tylko na lotnisku, tak? Nie, ja nie leciałam przez Singapur, przez Dubaj. A zatrzymałaś się w Dubaju chociaż trochę? Teraz będę się zatrzymywać. Proszę? Teraz będę się zatrzymywać, bo jak przylatywałam, miałam tylko 3 godziny przerwy i to w nocy w środku. No miasto ciekawe z tego, co ja widzę na zdjęciach, bo nigdy tam nie pojadę. Bardzo bogate, ale dla mnie takie kiczowate jest. To teraz właśnie będę. Ja mam 18 godzin przerwy i mam nadzieję, że 18 zobaczę. Godzin tam. A wiesz, mogła pojeździć na rowerze? Tam nie. Nie, bo ja będę zapakowała. A no tak. Będę rozpakowała. A jak ci się podobała Canberra? Tak, miasto zbudowane dla jednego obiektu, dla parlamentu. Tak podobnie jak w tym, w Kanadzie, prawda? To też nie było. To wiesz, no tak, nie byłam tam długo, bo dojechałam tam, bo pojechałam do miasteczka obok, rozbiłam się i tam pojechałam bez bagażu. Jak się rozbiłaś? Słucham? Jak się rozbiłaś? Miałaś wypadek czy rozbiłaś namiot? Nie rozbiłam się, tylko namiot rozbiłam. Rozbiłam namiot. No i pojechałam bez bagażu, więc to było, wiesz,
wieczorem i tak trochę na szybko. Więc to tak. Jechałam, gdzie droga prowadzi, no, że prowadziła do parlamentu i obok te ulice okrągłe. W środku też jest bardzo pięknie, ja byłam, no, każda sala jest w innym kolorze, tam marmury, kolorowe obicia i tak dalej. Czekaj, co cię miałam zapytać, zapomniałam. A, jak się czujesz po tej całej wycieczce? Czy bardzo jesteś zmęczona? No, czuję, nie czuję zmęczenia już. Czuję się normalnie, jakbym tych 6, prawie 7 tysięcy wcale nie zrobiła. Ja tam też się tak za bardzo no, nie przemęczałam. To znaczy mogłaś sobie jechać tak jak chciałaś, się zmęczyłaś, to sobie odpoczywałaś, tak właśnie najlepiej. No bo miałam plan zrobić Australię 2 miesiące, ale już w pierwszym tygodniu miałam opóźnienie, bo już w pierwszym dniu ktoś mnie zaprosił do domu, ugościł, zrobił małą wycieczkę, więc już dostałam dłużej. Na następne 2 dni było to samo. Też dostałam dłużej. No to bardzo dobrze miałaś, bo przyjemne wspomnienie. Tak, następne 3 dni to samo. No właśnie. I takim sposobem zrobiło się opóźnienie. Miałam plan lecieć do Nowej Zelandii i tam, no właśnie, tam tak pozostały miesiąc pojeździć. No ale jak już na początku już miałam ten opóźnienie i no już sobie pomyślałam, że już nie zrobię tej Nowej Zelandii. No to już jak już przejechałam ten Nullarbor, to już w ogóle się nie spieszyłam. No bo wiedziałam, że mam czas, że mam ten miesiąc zapasu na to, żeby tak naprawdę zwiedzić tą Australię. Ile lat miałaś, jak zaczęłaś tak podróżować po świecie rowerem? Ojejku, nie. Dawno to się stało? Ja tam często tam robiłam sobie wypady, ale to się zaczęło tak, że im lepszy rower kupowałam, im lżej, który był lepszy, tym widziałam, że mogę zrobić więcej kilometrów. Więc w pewnym momencie kupiłam kolarek. I tak pomyślałam, no mam taki rower, taki dobry i tak dalej, taki szybki. No to spróbuję no, jechać gdzieś dalej. Wszyscy jeżdżą na wakacje do Chorwacji. A dlaczego by ja nie pojechać na wakacje do Chorwacji? I zaliczyłaś tam po drodze Dubrownik? Oczywiście, no to jest perła Chorwacji. No i tam po drodze też jeszcze tam parę takich fajnych miejsc, no, które Chorwacja może się pochwalić. Słucham? Byłaś w Bośni też? W Bośni też byłam. Do Mostaru trafiłaś? Czy... Nie, bo do Mostaru nie trafiłam, bo to trochę tak zaliczyłam trochę dlatego, że tam było trochę tak po drodze do tej Chorwacji. I to tak. A byłaś w Splicie? Byłam w Splicie. No to tak trochę niekoniecznie był dobre wrażenie Split dla mnie zrobił, bo mi ukradli buty polarskie. To ja tylko dodam tyle, że jak byłam w Jugosławii, jak grałam w 70-tych latach, zostawiłam gitarę. W restauracji przykryłam ją pięknie serwetką, a na drugi dzień jej nie było. Tak, żeby dać to na porządku dziennym. Tak. A jakie kraje zwiedziłaś w Europie? No może tak. Może zacznę od tego, jakich krajów nie zwiedziłam w Europie. Będzie po prostu łatwiej. No to tak, nie byłam w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Grecja i Słowenia. No, Słowenia jest piękna, ale podobna taka do Polski. A te inne kraje, które wymieniłaś, to są właśnie inne. Hiszpania, Grecja. Wybierzesz się tam chyba, co? Ciągniecie?
No, no teraz to już mi ciągnie świat. Ale gdzie byłaś, w Ameryce? Nie, w Ameryce nie byłam. Wybrałam Australię, dlatego że jako taka pierwszy większa wyprawa, dlatego że uznałam, że tu jest najbezpieczniej. Dla mnie jako kobiety podróżującej, jeżdżącej na rowery samej. To możesz gdzieś pojechać, ale znaleźć sobie kogoś, kto będzie ci towarzyszył samochodem, nie? Nie, chociaż rowerem. Chociaż rowerem, samochodem. To bym była jak ta matka tego Australijczyka, co jechał kolarką bez bagaży, a ona za nim kampem. A propos bagażu, ile bagażu musisz dźwigać na plecach, jak jedziesz? Na plecach się nie dźwiga nic. Nic? Nic. To znaczy masz przytroczony do bagażnika. Wszystkie bagaże muszą być na rowerze. Dobrze. Dlatego... A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie interesuje. Czy sama pokrywasz koszty tej wycieczki, czy masz sponsora? Nie, to jest moja prywatna wycieczka, sama pokrywam koszty. No to tylko podziwiać. Dlatego miałam o sobie troszeczkę kombinować i tak myśleć, żeby nie nocować w tych drogich motelach. A to żadna atrakcja w hotelu nocować, prawda? Większa jest w buszu. No i niezapomniane wrażenia do końca życia, prawda?